MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Trzeźwa. Konfrontacja od razu. Go się boję, ja z nim nie chcę. Z nim nie chcę. Nie no, chodź, chodź, spokojnie. Widać, że psychopata. Czekaj, czekaj. Panie Turski, bo pan z Tajlandii wrócił. Nie, ja z nim nie będę rozmawiał. Psychopata Turski. Nie umie bronić. Ja bym cię zajechał. Przecież on kolana łamał obronami, kopnie. Jak ja kolana łamałem. No. Z potajskich sparingach. Chłopie. Komu ty złamałeś te kolana? Ale widać, co, że go boli. Co, że się ty? Edukował u Moniki Laskowskiej. Kurwa! Ale on cię lubi, widzisz? Mówi, że cię lubi. Ostatni raz taki błąd popełniłeś, mam nadzieję. Ej, ja szczerze myślę, że w potencjalnym pojedynku Maciek by ci skopał dupę. Serio. K1. Turski? Turski. Nie, mi się wydaje, że kurwa on by ciebie nawet nie pokonał, nie? Ty go nisko cenisz. Kasio, powiem ci tak. Taki face to face to ja mogę prowadzić zawsze. Zadałem 3 pytania, posiedziałem chwilę, ale spodziewałem się trochę większych fajerwerków u was. Nie chciałem go aż tak dojeżdżać, wiesz, głównie skupiłem się na wypierdoleniu Wardęgi z fejmu i mi się to udało, tak mi się wydaje. Wiadomo, no to będzie decyzja federacji, ale uważam, że jest szują i że kurwa obnażyłem go, pokazałem ludziom jaką jest szują, jebaną i do Boxdela również mam dużo zarzutów, ale już nie chciałem aż tak, żeby ludzie pierdolili, że mu wjechałem do bani mocno i o, przez to przegra. Jutro go ukaram mocno po prostu pięściami i kopami. Ty Bogdana lubisz trochę, mi się wydaje, tak w głębi serca, co? Nie. Bo już kiedyś też tak się kłóciliście, a potem się przytuliliście po walce, nie? No ale to powiedziałem o tej taktyce, nie? Że to bardziej zrobiłem, żeby odzyskać pas króla. To jedyna moja taktyka. A tak to nie. Kiedyś myślałem, że on jest zagubiony, ale po tym, co widzę w internecie, co coraz dużo ludzi tu z Natanem mieszkał, olał, kurwa, go, nagle pierdolił na niego. Z tym mieszkał, też go olał. Z Wardęgą teraz, kurwa... To nie Natan odszedł od Boxdela? Chyba Natan odszedł, mi się wydaje, wiesz? Sam. Ale to nawet jak odszedł, no i takie nagrywa prawdę o nim, ja widziałem ten materiał. I nawet jak tam jest połowa prawdy, nawet jak to podzielę na pół albo nawet na 4, no to wychodzi, że Boxdel jest kurwą zwykłą. Jeżeli Wardęga mi mówi, że tam są wartości i że ten człowiek się zmienił, to ja w to nie wierzę po prostu i dlatego go jutro ukaram za to. Słuchaj, ja nie słyszałem całego twojego face to face'a z Sylwkiem, bo tam tutaj mnie podpinali, tu to, tamto, ale ludzie mówią, że był dużo mocniejszy niż ten z Boxdelem. Ty bardziej czekałeś na konfrontację z Sylwkiem? Trochę tak, trochę bardziej, bo tak jak mówię, ci na początku powiedziałem, że Boxdela jutro ukaram w klatce, a nie chciałem, żeby mi mówili potem, że dojeżdżałem bezbronnego grubaska, co wpierdolił wczoraj za dużo pączków i dzisiaj wagi nie zrobił. Ale 30% dla ciebie, stary, strzelam, że garza Boxdela nie jest mała, no więc ja elegancko. Też tak strzelałem, a z tego, co się dowiedziałem, to sobie napiszą mniejszą, no to wiesz, to takie kurwa... W kulki walenie to... Nie, no, kontrakt był wcześniej podpisany. No to właśnie, jak był i kurwa specjalnie na jakąś małą kwotę, bo wiadomo, że tam się rozliczy potem, nie wiem, inaczej zawodarzowanie, no to też to jest, uważam, że chamskie, ale w dupie miałem, bo mi nie zależało na hajsie, bardziej mi zależało, żeby on tej wagi nie zrobił, żeby mu udowodnić, że pierdolił o tej zmianie, bo nawet tutaj właśnie pokazał, że nie umie się zmienić. Mógł, kurwa, wziąć inne sterydy albo odstawić te sterydy i zrobić tą wagę, skoro mówi o zmianach. A kurwa pierdolonej wagi nie umiał zrobić. Ma 1,70 m kurwa w kapeluszu i... Nie no, mierzyli 95. go, ma chyba 80. No ma kurwa. Mierzyli go miarką przecież jeszcze. Tak, nie wiem kiedy go kurwa miarką, ja go zmierzę. Szyszka go no, chyba mierzył. Na pewno. No serio ci mówię, no naprawdę go mierzyli. Czemu ludzie mi piszą cały czas, żebym wziął miarkę kurwa i go zmierzył. No. Jak przed jutrem nastawienie, bo ciebie widzę chyba w porządku, co? Bardzo dobrze, wjeżdżam i go rozjeżdżam, kurwa. Skopię mu tak dupę, że chuj, nie? Będziesz kopał? Będę kopał. Jak będziesz kopał, to będzie koniec świata. Kopię go tak, że kurwa będzie płakał, nie? Komu ty złamałeś kolana blokowaniem kopnięć? Chłopakom, znaczy nie, że złamałem, kontuzję mieli po prostu nie, na... Nie jest, że złamałem, tylko no wiem podnosić, Klemens mnie nauczył podnosić i jak zajebiesz piszczelem w takie kolano, no to rozpierdalasz nogę. Wiesz. To trochę się nauczyłeś, co?
coś, no, albo przypadkowo mi wyszło. Ja nam nie mówię, że jakimś jestem wirtuazem. Po prostu mówię, że no, dwóch gości musiało zejść z maty na co najmniej 2, pewnie 4 tygodnie. Słuchaj, bardzo mnie zaskoczyło to, że twój spory wróg, Paweł Tyburski, trzyma za ciebie kciuki. Widziałeś to, czy nie? Nie, o, interesuje mnie, kurwa, jakiś chłop, kurwa, przyjebany, co wiesz, co jest, kurwa, przyjebany i nagle udaje na początku gangstera, wszystkich zaczepia, potem się przyznaje, że zaczepiał, bo chciał, kurwa, fejmu, potem teraz udaje poprawnego, potem, kurwa, dzwoni na policję, mówi, że mnie zagoni do sądu, chuj mu w ryj. To wy macie tę sprawę, czy nie? Ja nie wiem, no czekam na list w końcu, no. Aha. Chyba idzie cały czas, ale ptak zabłądził, bo to chyba gołębiem wysłał. Słuchaj, cieszy się ogólnie, bo już jest, no już jest koniec rzeczy medialnych. Podobało ci się? Konferencje, programy, bo też mieliśmy razem Cage'a, mieliśmy razem, w sumie te wszystkie programy mieliśmy razem. Podobało się, czy nie? Podobało mi się i no jestem zadowolony. Wszystko poszło zgodnie z moim planem. Teraz jutro jeszcze wpierdolę temu grubasowi i lecę pod palmę walić konia. Nie, no czekaj, jeszcze nie. Pamiętasz? Myślałem, że pamiętasz? Ty zwalić, kurwa. No nie, o, ja tylko tak zrobiłem, facepalm. Pamiętasz nasz wywiad po 10? Ten, co stałeś z tym. Tak, no. Słuchaj, ludzie chcą powtórki. Kilka osób nawet napisało, że to jest jeden z najlepszych wywiadów w historii i ludzie chcą powtórki. W ogóle wtedy pamiętasz, chyba nawet Conor McGregor udostępnił twoje zdjęcie, nie? Z tym Proper 12-em. A go dostałem chyba od chłopaków z Betklika, ale ich tu teraz nie ma, ta? Tak. Bo WWUnią teraz prowadzi Betklika. Ale pamiętasz chłopaków z Betklika? Tak, tak. To tak, oni tak, mi dali tak. To whisky. No. No, no to pozdro też dla chłopaków z Betklika. No, ale powrotu już nie będzie, bo... Czego powrotu? No takiego z whisky, nie? Jedynie mogę okay. Stanąć, ale ja jakby, nie wiem, nie potrzebuję pić. Nie, ale ja ci nie namawiam, nie? Kasio, jeszcze jedna sprawa. Byłeś zaskoczony, jak Krzysztof Rozpara wszedł na scenę? Trochę tak i trochę... Ja myślałem, że on do ciebie idzie w ogóle. Bo ja mówię, bo ja słabo oglądałem, mówię, kurde, idzie Krzysztof Rozpara, zaraz będzie dym z Kasio. A on sumie... Don Kasio Króla, kurwa, myślisz, że Rabzor by się odważył? No. On nie jest kozak, ale kurwa nie do Króla. Te. Zresztą jak zobaczył pas Króla, to gdzie? Trochę tak, to tak jakby widzisz. Ja czasem lubię być kilka ruchów do przodu. Tak jak kiedyś Pawłowskiego, jak mi podpadł, wypierdoliłem go z fejmu, tak teraz Wardęgę. I proste. No tak, ale myślisz, że no to raczej nie będzie powód, żeby oni się rozstali, co? Ja bym nie chciał takiej kurwy mieć w szeregach swojej federacji. Jak Wardęga i się cieszę, że lata temu, jak go zaprosiłem, kiedyś już na początku jakoś mojej drogi, chciałem otworzyć federację, zadzwoniłem do Wardęgi, mówię, dawaj, to otwieramy. Po cały mu pomysł, biznesplan powiedziałem. On powiedział wtedy, że jestem za mały na razie. Czyli już, kurwa, dudki, wiesz, za mało zarobimy. No i teraz się cieszę, bo po latach patrzyłem, obserwowałem go i już mi tam, kurwa, nie pasowało coś w tym człowieku, a teraz go obnażyłem do naga. Dobra, słuchaj, moja rada, nie rób tej czynności, co ją będziesz robił pod palmą przed pojedynkiem, bo podobno tydzień przed nie można, jakiś bokser kiedyś o tym mówi, nie pamiętam. A to pierdolą, jak tak. Ja to robię, to zawsze wygrywam walki, a jak dwa... Kiedyś posłuchałem, to kurwa ty, 3 dni kiedyś próbowałem przed, nie? To chłopie, jak jeszcze jeździłem na te zawody boksu olimpijskiego i tej kumpel w pokoju, a ja się budzę, kurwa, cały, wiesz, ta, mokry. Biały. Tak, ja mówię, ja pierdolę, jeszcze bym pomyślał, że na niego, nie? Mówię, chuj, już nigdy potem tego nie stosowałem. Nie, normalnie. Cichy ponoć ma wpaść, konia dupą zwalić. Dzięki, trzymaj się.